Hurtownie danych, część czwarta. Fakty transakcyjne i fakty migawkowe. Wymiary stałe, rzadko i często zmienne. Hierarchie wymiarów. Materiał opracował i głosu użyczył Rafał Kowalski. Prezentowane dotychczas przykładowe kostki OLAP przechowywały zdarzenia biznesowe w najprostszej i intuicyjnie zrozumiałej postaci strumieni transakcji, np. sprzedaży detalicznej w sieci hipermarketów, zakupów, transportu i usług serwisowych. Są one nazywane właśnie faktami transakcyjnymi i umożliwiają podstawowe analizy informacji we wszystkich systemach hurtowni danych. Są to fakty addytywne, które pozwalają na raportowanie płynących w czasie strumieni danych i agregowanie danych wzdłuż hierarchii wymiarów. Pełne analizowanie dynamiki procesu biznesowego może wymagać generowania globalnych analiz zmienności wartości parametrów stanów chwilowych i porównywania trendów ich zmian w czasie, np. wykorzystania całości przestrzeni magazynowej i powierzchni sklepu, równolegle do raportowania strumieni sprzedaży i zakupów, albo stanu inwestycji wybranego domu, osiedla, silnika okrętowego lub pojazdu kosmicznego, równolegle do raportowania strumieni zakupu i montażu poszczególnych podzespołów. Przygotowanie każdego raportu dynamiki procesu wymaga obliczenia wielu strumieni faktów transakcyjnych, co oczywiście jest technicznie wykonalne, ale wiąże się z zaangażowaniem dużych mocy obliczeniowych i koniecznością zarezerwowania niezbędnego czasu oczekiwania na wynik. A co zrobić w przypadku, gdy wyniki takich raportów są potrzebne regularnie i mają być dostępne szybko? W tych sytuacjach niezbędne stają się kostki OLAP typu migawkowego. Tabela faktów typu migawki okresowej przechowuje informacje o chwilowym, okresowym stanie interesującej cechy biznesowej. Ziarnami okresowej migawki tabeli faktów sprzedaży detalicznej w sieci hipermarketów mogą być informacje o wszystkich pozycjach znajdujących się w słowniku wymiaru produkt, nawet w przypadku, gdy dany produkt nie był przetwarzany, sprzedawany i przechowywany w sklepie, a miarami stany początkowe, końcowe i wartości dziennej sprzedaży. Tabela faktów typu migawki kumulacyjnej. Przechowuje informacje o pełnym cyklu życia interesującej cechy biznesowej. W tym przypadku kostka OLAP posiada bardzo wiele wymiarów związanych z informacjami charakteryzującymi cykl życia. Ziarnami kumulacyjnej migawki tabeli faktów w fabryce produkującej samochody osobowe mogą być informacje o każdym produkowanym i wyprodukowanym pojeździe, a miarami wszystkie daty opisujące cykl produkcji oraz wszystkie identyfikowane podzespoły wyposażenia pojazdu: karoseria, silnik, skrzynia biegów, szyby, zawieszenie i tym podobne. W wybranych serwerach baz danych, np. Oracle, są zaimplementowane specjalne mechanizmy przetwarzania danych, nazywane temporal snapshot. Umożliwiają one tworzenie pomocniczych, uproszczonych rozwiązań migawkowych tabel faktów. Prezentowanie trzech podstawowych typów tabel faktów zostanie wykonane na przykładzie zadania projektowego. Treść zadania brzmi: należy zaprojektować
DataMart przeznaczony do analizy efektywności funkcjonowania magazynów podzespołów w fabryce samochodów osobowych, który umożliwi następujące analizy biznesowe. Analiza pierwsza jest to analiza procesu przepływu podzespołów przez magazyn. Analiza druga dotyczy procesów produkcji i sprzedaży samochodów oraz innych podzespołów gotowych. Analiza trzecia będzie dotyczyła przechowywania i wykorzystania magazynu dla poszczególnych jednostek magazynowania, ich kategorii i innych poziomów hierarchii, takich jak średnich okresowych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych stanów ilościowych, średnich okresowych stanów braku w okolicy poziomu krytycznego, zalegania nadmiarowego poszczególnych jednostek magazynowania. Zadanie pierwsze, analiza procesów przepływu podzespołów przez magazyn, może być wykonane przy pomocy standardowej kostki OLAP typu faktów transakcyjnych. Ziarnem tej kostki jest każde działanie wykonane przez pracowników w magazynie. Przykładowym model danych, oczywiście w uproszczeniu dydaktycznym, może wyglądać następująco. W centrum kostki OLAP znajduje się tabela faktów. Każdym faktem jest działanie magazynu wykonane na jakimś przechowywanym produkcie. Generyczne wymiary. Pierwszy wymiar daty, który będzie określał datę transakcji magazynowej. Drugi wymiar magazynu jest słownikiem wszystkich magazynów wykorzystywanych w korporacji. Trzeci wymiar produktu określa katalog produktów wykorzystywanych do produkcji. Czwarty wymiar dostawcy opisuje dostawców produktów magazynowych. I wymiar piąty, ostatni, jest słownikiem typu transakcji magazynowej. Możemy wyróżnić przykładowe typy. Przyjęcie produktu do magazynu, przekazanie produktu do kontroli jakości, zwrot produktu do dostawcy z powodu wykrytej wady, akceptacja wydania do produkcji i tak dalej. Kostka transakcyjna reprezentuje najbardziej szczegółowy obraz pracy magazynu, w którym możemy zidentyfikować każde działanie na każdym podzespole przetwarzanym przez magazyn. Niestety, w przypadku bardzo dużych obrotów agregowanie tych operacji w oknach czasowych może być niepraktyczne, może zajmować bardzo dużo czasu. Zadanie drugie. Analiza procesów produkcji i sprzedaży samochodów i podzespołów gotowych. Może być zrealizowane przy pomocy tabeli faktów typu migawki kumulacyjnej. W tym przypadku jednym faktem jest produkt dostarczony do magazynu i historia jego obsługi. Produktem będzie w tym przypadku samochód, czyli istotny biznesowo produkt, dla którego jesteśmy w stanie wyodrębnić kolejne fazy przetwarzania w firmie. Przykładowy model danych kostki OLAP typu migawki kumulacyjnej może wyglądać następująco. W centrum znajduje się tabela faktów. Ziarnem jest każdy produkt gotowy, w tym przypadku samochód. Tabela faktów jest otoczona wymiarami. Pierwszy generyczny wymiar
daty, który w przypadku migawki kumulacyjnej pełni bardzo wiele ról. Będzie to data przyjęcia, data kontroli jakości, data dopuszczenia do produkcji, data przekazania do produkcji, data zakończenia montażu, ewentualnie data zwrotu z powodu wykrytej wady, ewentualnie zwrot z powodu niewykorzystania. Jak widać, zdarzeń związanych z datami może być bardzo wiele. Pozostałe wymiary to są wymiar magazynu, czyli katalog wszystkich magazynów w korporacji, wymiar produktu, czyli słownik produktów, wymiar sprzedawcy, jest to oddział, który dokona sprzedaży danego z pojazdu, i wymiar pracownika. Wymiar pracownika znowu może odgrywać wiele ról. Pierwsza to będzie na przykład identyfikowany monter odpowiedzialny za wyprodukowanie pojazdu. Drugi to będzie kontroler jakości. Trzecia rola wymiaru pracownika to będzie kierownik zmiany. Czwarta magazynier przyjmujący i piąta magazynier wydający produkt do sprzedawcy. Tabela faktów posiada bardzo wiele złączeń z tabelami wymiarów. Wiele tabel wymiarów może pełnić różne role, czyli może być złączanych wielokrotnie z tabelą faktu, pełniąc odmienne role. W kumulacyjnej migawce magazynu nie wszystkie złączenia faktu z wymiarami są znane na początku cyklu przetwarzania danego ziarna. W związku z tym jest to jedyny przypadek kostki OLAP, w której klucze obce identyfikujące złączenia faktu z wymiarami mogą być na początku nieokreślone, mogą być nulami i w trakcie przetwarzania danego produktu, a ten czas może trwać dzień, a w przypadku silników okrętowych nawet kilka tygodni, będą dynamicznie uzupełniane informacje o kolejnych zdarzeniach z cyklu życia naszego produktu. Klucze obce nieokreślone na początku, wypełniane w trakcie, mogą przyjmować wartości nul, ewentualnie zgodnie z metodyką przetwarzania informacji w hurtowni, w każdym wymiarze, który pełni wiele ról, może być zdefiniowany odpowiedni wiersz, który określa wartość nieokreśloną. Wówczas zawsze wszystkie klucze obce z tabeli faktów do wymiarów będą określone, będą złączane z faktycznymi wartościami wymiaru albo z predefiniowaną wartością określającą brak danego złączenia, brak danej wartości. Trzecie zadanie. Analiza procesów przechowywania i wykorzystania magazynu. Może być zrealizowane przy pomocy tabeli faktów typu migawki okresowej. Okresowej migawki magazynu. W tym przypadku każdym faktem jest obraz stanu dla każdego dnia pracy magazynu, dla każdego produktu, który jest identyfikowany w katalogu. Przykładowy, uproszczony dydaktycznie model danych kostki OLAP typu migawki okresowej może wyglądać następująco. W centrum znajduje się tabela faktów. Ziarnem faktu jest informacja o stanie każdego produktu z wymiaru produktów,
w ciągu danego dnia pracy. Miarami będą na przykład wartość transakcji, czyli suma kosztów, stan początkowy na początku dnia pracy, stan końcowy danego produktu na zakończenie dnia pracy, wartość produktów na początku, wartość na końcu, liczba produktów przyjętych do magazynu danego dnia, wartość produktów przyjętych, liczba produktów wydanych, wartość produktów wydanych. Dla każdego wiersza, dla każdego wpisu z wymiaru produkt, na koniec każdego dnia pracy magazynu jest generowany jeden fakt. Nawet w przypadku, gdy dany produkt nie jest przechowywany w danego dnia w magazynie i nie jest przetwarzany w magazynie danego dnia. Pozostałe wymiary to będą wymiar daty, określający datę migawki, wymiar magazynu, dla którego migawka została zrealizowana i wymiar dostawcy produktów, które były przyjęte do magazynu danego dnia. Jak widać, dynamika wzrostu, przyrostu liczby ziaren w kostce OLAP typu migawki okresowej może być bardzo wysoka. Wyobraźmy sobie, że wymiar produktowy, słownik produktów, zawiera 50 tysięcy wartości, 50 tysięcy produktów. Wówczas każdego dnia będzie przybywało 50 tysięcy wierszy. W ciągu 2 czy 3 lat kostka urośnie nam do bardzo dużych rozmiarów i z tego powodu w kostkach typu migawek okresowych stosuje się 2 rozwiązania. Pierwsze to są kostki szczegółowe, obejmujące wszystkie ziarna z każdego dnia pracy, na przykład. Drugie to są kostki już zagregowane. Kostka szczegółowa przechowuje wszystkie informacje o magazynie z ostatnich 5 miesięcy albo z ostatniego roku, a informacje wcześniejsze są przechowywane w kostkach już zagregowanych, na przykład do poziomu miesięcy. W okresie minionych 30 lat rozwoju technologii OLAP stworzono wiele systematyk, klasyfikacji oraz samodzielnych typów lub rodzajów wymiarów, faktów i rozwiązań kostek OLAP. Przedstawię teraz kilka podstawowych, można powiedzieć bazowych, typów wymiarów, które postarałem się podzielić w grupy funkcjonalne. Większość nazw i określeń związanych z technologią hurtowni danych funkcjonuje w naszym języku w oryginalnej wersji angielskiej i nie posiada swoich legalnych polskich tłumaczeń, albo są one nieudolne. W prezentacji będę się zatem posługiwał własnymi tłumaczeniami pojęć, a dla porządku umieszczę również oryginalne nazwy angielskie. Autorstwo przeważającej większości określeń i klasyfikacji związanych z teorią i praktyką hurtowni danych jest przypisywane osobiście Ralphowi Kimballowi lub jego zespołowi. I w tej właśnie postaci zostaną one przedstawione. Zwracam jednak uwagę, że 30 lat rozwoju technologii było dziełem wielu wizjonerów i grup konsultacyjnych. Toteż można zetknąć się z definicjami różniącymi się w większym lub mniejszym zakresie. Klasyfikacja wymiarów z perspektywy ich zawartości informacyjnej. Wymiar zdegenerowany. Wymiarem zdegenerowanym
Nazywamy rozwiązanie, w którym atrybuty wymiaru są przechowywane w tabeli faktów bez tworzenia osobnej tabeli logicznej wymiaru. Rozwiązanie takie jest stosowane w przypadku wymiaru o wysokiej kardynalności, liczności i małej liczbie atrybutów. Przykładem wymiaru zdegenerowanego jest numer paragonu kasowego, który służy do agregowania faktów podczas analizy tzw. koszyka zakupów. Zatem pełni funkcję wymiaru, ale nie posiada innych cech, więc nie ma powodu do tworzenia osobnej tabeli wymiaru logicznego. Innym przykładem wymiaru zdegenerowanego może być numer faktury, który służy do agregowania produktów sprzedawanych na jednej fakturze. Wymiar śmieciowy. Wymiarem śmieciowym nazywamy rozwiązanie stosowane w sytuacji, gdy kostka OLAP zawiera wiele miniaturowych wymiarów o niewielkiej kardynalności, rzędu 5-10 wartości i równie niewielkiej liczbie atrybutów. W takiej sytuacji tworzy się jedną tabelę logicznego wymiaru, zawierającą kombinację wartości wszystkich potencjalnie miniaturowych wymiarów. Rozwiązanie takie pozwala na zmniejszenie liczby tabel wymiarów i kluczy obcych w tabeli faktów, a dzięki temu redukuje problemy obsługi i optymalizacji dużej liczby złączeń w zapytaniach relacyjnych. Wymiar regularny. Standardowe wymiary logiczne występujące w poprzednich prezentacjach. Wymiar daty. Regularny wymiar logiczny przeznaczony do prezentowania i przetwarzania informacji związanych z kalendarzem. Posiada standaryzowany zestaw atrybutów i hierarchii charakterystycznych dla kalendarza. Wiele narzędzi budowy i zarządzania środowiskami baz analitycznych posiada wbudowane kreatory standaryzowanych wymiarów dat. Wymiar monstrualny. Wymiar logiczny o wielkiej liczbie wartości oraz atrybutów, którego przetwarzanie sprawia problemy podczas wykonywania zapytań relacyjnych. Klasyfikacja wymiarów z perspektywy ich struktury. Wymiar płatka śniegu. Wymiar oparty na grupie tabel bazy danych, które powstały w wyniku przeprowadzenia procesu normalizacji zestawu atrybutów tworzących strukturę informacyjną wymiaru logicznego. Wymiar odgrywający rolę. Jeden wymiar logiczny, który jest połączony wiele razy z tabelą faktów, pełniąc jednocześnie kilka odmiennych ról wymiarów biznesowych. Przykłady. Wymiar dat, który może pełnić jednocześnie rolę daty zamówienia, daty zakupu, produkcji i dostarczenia towaru w tej samej kostce OLAP. Wymiar adresu geograficznego, który może pełnić jednocześnie rolę adresu nadawcy i odbiorcy przesyłki. Wymiary zgodne. Takie same funkcjonalnie wymiary logiczne różnych kostek OLAP, często z takimi samymi nazwami biznesowymi, ale przechowywane w osobnych tabelach fizycznych. Tabele muszą wykorzystywać takie same nazwy kolumn, typy danych i treści atrybutów reprezentujących odpowiadające sobie cechy biznesowe. Możliwe jest wówczas łączenie w raportach danych z różnych tabel faktów agregowanych w oparciu o odpowiadające sobie atrybuty zgodnych wymiarów. Klasyfikacja wymiarów z perspektywy ich struktury. Wymiar skurczony. Odmiana wymiaru zgodnego.
Wymiar zbudowany z podzbioru atrybutów innego wymiaru z pominięciem wybranych atrybutów opisujących poziomy hierarchii agregacji danych. Wymiar skurczony obsługuje krótsze hierarchie niż wymiar podstawowy. Przykłady. Wymiar miesiące będzie skurczeniem wymiaru daty w kostce OLAP, przechowującej dane sprzedaży agregowane w okresach miesięcznych, jeżeli zostanie zbudowany z atrybutów wymiaru daty z pominięciem atrybutów opisujących wszystkie okresy dat krótsze niż miesiąc i kluczem głównym ustawionym na identyfikator miesiąca roku. Wymiar kraje może być skurczeniem wymiaru adres w kostce OLAP, przechowującej dane sprzedaży agregowane do poziomu krajów, do których dokonano sprzedaży. Wymiar wielowartościowy. Jest to ogólna nazwa wielowartościowych związków pomiędzy tabelami faktów i wymiarów w układzie gwiazdy lub płatka śniegu. Związki wielowartościowe są realizowane przy pomocy pomocniczych tabel, tzw. słabych encji, które zawierają wyłącznie klucze obce encji łączonych w związki n do m. Wymiary wielowartościowe umożliwiają wiązanie w pojedynczym płatku śniegu kilku różnych wymiarów logicznych. Wymiary wielowartościowe obsługują tabele faktów, których ziarna mogą być wiązane z różną liczbą wymiarów odgrywających rolę. Wymiar implikowany. Wymiarem implikowanym nazywa się sytuację, gdy nowe fakty podczas importu w procesie ETL wskazują na wartości wymiarów, które nie zostały jeszcze zdefiniowane w zawartości wymiarów obsługiwanych w hurtowni. Problem taki jest rozwiązywany przy pomocy automatycznego generowania substytutów wpisów w tabelach wymiarów do czasu uzupełnienia ich treści w terminie późniejszym. Przykład. Obsługa kart lojalnościowych klienta. Klient, który wypełnił formularz nowej karty lojalnościowej, od razu rejestruje na karcie punkty za swoje zakupy. Dane sprzedażowe są już następnego dnia importowane do tabeli faktów w hurtowni danych razem z nowym numerem karty lojalnościowej. Podczas gdy dane z papierowego formularza kart lojalnościowych zostaną wprowadzone do systemów informatycznych z opóźnieniem np. 7 dni. Przedstawię teraz klasyfikację podziału wymiarów informacyjnych w zależności od metod rozwiązywania problemów zmiany ich wartości w miarę upływu czasu. Metody obsługi zmian wartości zostały w znakomitej większości opracowane przez grupę Ralpha Kimballa na podstawie doświadczeń z wielu lat prowadzenia projektów. Wymiar stały. Wymiar stały jest słownikiem, którego zawartość informacyjna nie zmienia się w czasie. Do tej grupy zaliczają się słowniki naturalne, takie jak data, czas, geografia oraz słowniki przechowujące informacje fundamentalne dla struktury biznesowej przedsiębiorstwa i domeny jego funkcjonowania. Zawartość informacyjna tych wymiarów jest inicjowana jednorazowo w procesie wdrażania systemu hurtowni danych. Wymiary stałe należą do nielicznej rodziny encji informacyjnych, które nie generują problemów w cyklu życia systemu hurtowni danych.
wymiar zmienny. Naturalny rozwój firmy powoduje, że większość wymiarów OLAP, słowników analiz, podlega zmianom w czasie działania systemu hurtowni danych. Wybór metod obsługi jest uzależniony od cech zmiany i biznesowych oczekiwań informacyjnych dotyczących zachowania historycznej spójności informacji przed i po zmianie. Klasyfikacja wymiarów z perspektywy ich zmienności. Klasyfikacja wymiarów z uwagi na ich wzrost. Nowe wartości wymiaru. Wymiary rosnące są wynikiem naturalnego rozwoju słowników w czasie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wymiary logiczne powiększają się o nowe punkty sprzedaży, pozycje w katalogu produktów, promocje lub kanały sprzedaży. Większość wymiarów zalicza się do kategorii wymiarów wolno rosnących. Problemy zaczynają się w sytuacji, gdy szybkość wzrostu wymyka się spod kontroli i mamy do czynienia z wymiarem szybko rosnącym, który grozi powstaniem wymiaru monstrualnego, w którym liczba wpisów zacznie generować problemy związane z obsługą zapytań i formularzy raportowych. Przypadki nadmiernego wzrostu wymiaru należy zatem monitorować i w porę zastosować właściwe rozwiązanie systemowe. Klasyfikacja wymiarów z uwagi na ich zmienność. Zmiany wartości wymiarów są również wynikiem naturalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W zależności od tempa zachodzenia zmian stosuje się różne rozwiązania systemowe. Zmiany zachodzące rzadko, wymiar rzadko zmienny, nie tworzą większych problemów i są obsługiwane przy pomocy dodatkowych, pomocniczych atrybutów albo powodują powstanie wymiaru wolno rosnącego. Znacznie gorzej wygląda sytuacja, gdy zmiany wartości wymiaru zachodzą często, wymiar często zmienny. W każdym imporcie, a nawet kilkakrotnie w jednej importowanej paczce danych. Prostym i intuicyjnym rozwiązaniem problemu wymiaru często zmiennego jest dekompozycja wartości i przeniesienie atrybutów o często zmiennych, ale o niskiej kardynalności, czyli małej liczbie różnych wartości, do osobnych wymiarów, tak zwanych wymiarów miniaturowych. Wzrost i zmienność wymiarów należą do naturalnych procesów cykla życia bazy OLAP. Dobrą praktyką jest zatem zaplanowanie właściwych rozwiązań systemowych już na etapie projektu. Wymiar często zmienny. Z wymiarem często zmiennym mamy do czynienia, jeżeli wartości jego atrybutów ulegają zmianom wiele razy w ciągu miesiąca, czasem nawet wartości zmieniają się podczas jednego procesu importu danych. Przykłady: zmienne adresy dostaw zamówionych towarów do różnych oddziałów albo różnych sklepów w przypadku rozwoju klienta, który z pojedynczej firmy przekształcił się do postaci sieciowej: apteki, sklepy spożywcze, restauracje. W takiej sytuacji sugeruje się radykalną metodę rozwiązania problemu, polegającą na zidentyfikowaniu przyczyn zmian i stworzeniu nowego wymiaru poprzez dekompozycję. Na przykładzie widać model logiczny składający się
z tabeli faktów, tabeli sprzedaży i jednego wybranego wymiaru, wymiaru klienta. W opisywanym przykładzie klient zmienia się z postaci pojedynczej firmy na sieciową i w pewnym momencie zaczynamy rejestrować bardzo częste zmiany adresu dostawy. Do produktów, do jednego klienta, zachodzące w czasie nawet jednego importu. Radykalne rozwiązanie polega na dekompozycji wymiaru klienta. W tym przypadku powstaje nowy wymiar o nazwie biznesowej adres dostawy. Powstałe dwa wymiary będą najprawdopodobniej wymiarami wolnozmiennymi. Opis rozwiązania problemu. Radykalna dekompozycja modelu danych. Wymaga ona niestety zmiany modelu danych, czyli przebudowy naszej hurtowni danych. Wymaga ona również zmiany systemu raportowego. Na szczęście metoda zachowuje spójność raportów przed i po zmianie oraz zachowuje historię zmian. W okresie 30 lat rozwoju systemów analitycznych baz danych opracowano zbiór standaryzowanych metod obsługi rzadkich zmian zawartości tabel wymiarów i określono je mianem typów wymiarów rzadko zmiennych, które ponumerowano kolejno. Typ zerowy, typ pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. Postaram się teraz przedstawić podstawowe typy wymiarów rzadko zmiennych. Wymiar rzadko zmienny typu 0. W rozwiązaniu nie przewiduje się żadnego mechanizmu obsługi zmian wartości. Przykładowe zastosowania. Wymiar handlowca, odpowiedzialnego za pierwszy kontakt z klientem, który pozostanie niezmieniony nawet po zmianach personalnych i regionalnych w strukturach organizacyjnych firmy. Przykład drugi. Wymiar kraju, w którym mieszkał klient w czasie dokonywania pierwszej transakcji zakupu, niezależnie od późniejszych zmian adresu zamieszkania i dostawy. Wymiary rzadko zmienne typu 0 stanowią nieliczną grupę wymiarów, dla których pozostawia się zapisy pierwotne, przypisane do pierwszego faktu. Takie trwałe cechy otrzymują często dodatkowe biznesowe przedrostki nazw typu pierwotny, sugerujące biznesową niezmienność wartości. Przykład modelu kostki OLAP zawierającego wymiary rzadko zmienne typu 0. Będzie to wymiar kraju pierwszej dostawy i wymiar pierwszego handlowca. Podsumowanie. Opis rozwiązania problemu. Ignorowanie zmian wartości wymiaru. Rozwiązanie nie wymaga zmiany modelu danych. Rozwiązanie nie wymaga wprowadzania zmian w systemie raportowym. Rozwiązanie zachowuje spójność raportów przed i po zmianie, gdyż zmianę ignoruje. Niestety, rozwiązanie wymiaru rzadko zmiennego typu 0 nie obsługuje historii zmian. Wymiar rzadko zmienny typu 1. Metoda rozwiązania, aktualizowanie atrybutów wymiaru bez zachowania historii zmian, czyli po ludzku nadpisywanie wartości. Przykłady zastosowania, zmiana treści pozycji katalogu produktów po wykryciu błędu w bazie danych. Przykład wymiaru produkty przed zmianą. Wiersz tabeli wymiaru identyfikowany prostym kluczem
sztucznym, produkt ID, posiada nazwę oraz jest przypisany do grupy produktowej, która nazywa się gry logiczne. Okazało się, że to przypisanie jest błędem, bo produkt należy do grupy układanki i labirynty. Sposób rozwiązania: zmodyfikować wartość atrybutu wymiaru. Wymiar produkty po zmianie, ten sam wiersz tabeli wymiaru, ta sama wartość klucza głównego, zmiana atrybutu grupa, nadpisanie nową wartością. Podsumowanie. Opis rozwiązania problemu, nadpisanie wartości. Wymiar typu pierwszego nie wymaga zmiany modelu danych. Nie jest wymagana zmiana systemu raportowego. Niestety, ta metoda nie zachowuje spójności raportów przed i po zmianie, albowiem wszystkie raporty, nawet danych historycznych, ulegną zmianie. Metoda nie zachowuje również historii, albowiem tracimy ślad o poprzednich wartościach atrybutów wymiaru. Wymiar rzadko zmienny typu drugiego. Metoda rozwiązania: powielanie wpisów wymiaru z zachowaniem historii zmian. Zastosowanie: naturalny proces ewolucji firmy i otoczenia biznesowego. Przykład. W tabeli obsługującej wymiar produkty znajduje się wiersz identyfikowany prostym kluczem głównym sztucznym. Produkt przypisany do grupy gry logiczne, podczas gdy okazuje się, że produkt zmienia przypisanie i powinien znajdować się w grupie układanki i labirynty. Na skutek naturalnych procesów biznesowych nastąpiła zmiana sposobu katalogowania. Rozwiązanie typu drugiego wymaga wprowadzenia zmian do modelu danych. Tabela wymiaru otrzymuje dwa dodatkowe atrybuty. Jest to data początku i data końca przedziału czasu obowiązywania danego wpisu słownikowego. Data początku będzie ustawiana na datę wprowadzenia wiersza wymiaru. Data końca przedziału czasu w tym przypadku jest nieokreślona, albowiem jest to aktualny wpis w słowniku. Zatem można by w tym atrybucie umieścić wartość 0, a żeby nie umieszczać nuli w bazie analitycznej, możemy się posługiwać umowną wartością daty końca świata. W tym przypadku to jest 31 grudnia roku 3000. W wyniku naturalnego procesu ewolucji systemu biznesowego nasz produkt, klocki kolorowe, powinien przejść do grupy układanki i labirynty. Jak rozwiązać ten problem? Krok pierwszy. Wprowadzić nowy wiersz tabeli wymiaru ze zmienioną wartością atrybutu. Krok drugi. Zaktualizować przedział dat obowiązywania dotychczas istniejącego wpisu. Sposób rozwiązania na przykładzie. W tabeli produkty po zmianie przybywa nowy wpis, nowy wiersz tego samego produktu, ale już kategoryzowanego do grupy układanki i labirynty. O tym, że jest to ten sam produkt, wiemy z wartości atrybutu SKU, czyli identyfikatora systemu sprzedaży. Jest to ta sama wartość. Nowy wiersz otrzymuje bieżącą datę początku przedziału dat obowiązywania i umowną datę końca świata, albowiem jest to wiersz obowiązujący od tego momentu. Jednocześnie poprzednia wartość, czyli dotychczas obowiązujący wiersz,
słownika zostaje zaktualizowany, data końca przedziału czasu obowiązywania jest ustawiona na datę bezpośrednio poprzedzającą początek obowiązywania nowej wartości. Jednocześnie, jak widać, nowy wpis uzyskał nową wartość klucza głównego produkt ID. W wyniku realizowania obsługi wymiaru rzadko zmiennego typu drugiego, tabela słownikowa może zawierać wielokrotne wpisy tych samych pozycji słownikowych. Wpisy historyczne i ostatni, jeden ostatni wpis aktualny. Podsumowanie. Opis rozwiązania problemu poprzez powielenie wymiaru, multiplikację wierszy. Rozwiązanie wymaga zmiany modelu danych, wprowadzenia dodatkowych atrybutów określających przedział czasu. Rozwiązanie nie wymaga zmian systemu raportowego, jak również zachowuje spójność raportów i historię zmian. Wcześniej wprowadzone zdarzenia w tabeli faktów będą złączane z wcześniej obowiązującymi wartościami słownikowymi. Zatem raporty historyczne nie ulegną zmianie. Wymiar rzadko zmienny typu trzeciego. Metoda rozwiązania. Aktualizowanie wymiaru z zapamiętaniem poprzedniej wartości jednej. Zastosowanie. Fundamentalne zmiany, restrukturyzacja firmy, zmiany systemu katalogowania, tworzenie specjalnych raportów kompatybilnych ze stanem sprzed zmiany, jednoczesne raportowanie z różnych perspektyw organizacyjnych. Przykład. W tabeli wymiaru produkty przed zmianą znajduje się wpis słownikowy identyfikowany kluczem głównym sztucznym i przypisany do grupy gier logicznych. Rozwiązanie wymiaru rzadko zmiennego typu trzeciego wymaga wprowadzenia zmian do modelu danych. Tabela produkty uzyskuje dodatkową kolumnę o nazwie grupa poprzednia. W jaki sposób wprowadzić zmianę do słownika? Przypominam, w wyniku fundamentalnej restrukturyzacji firmy i systemów katalogowania produkt dotychczas przypisany do grupy gry logiczne powinien znaleźć się w grupie układanki labirynty. Po pierwsze, wartość atrybutu sprzed zmiany należy przepisać do atrybutu dodatkowego, czyli grupa gry logiczne powinna znaleźć się w kolumnie grupa poprz. Drugi krok, zmienić istniejącą wartość atrybutu na nową. W praktyce wiersz słownika został zaktualizowany. Dotychczas obowiązująca wartość atrybutu grupa gry logiczne została przeniesiona do atrybutu grupa poprzednie, natomiast wartość grupy została zaktualizowana do układanki i labirynty. Podsumowanie. Opis rozwiązania problemu. Ograniczona historia. Historia ograniczona do poprzedniej wartości. Gdyby za rok nastąpiła kolejna restrukturyzacja biznesu, ponownie wartość atrybutu układanki i labirynty zostałaby przeniesiona do grupy poprzedniej, a w kolumnie grupa wpisana nowa obowiązująca wartość. Tak więc w każdej chwili wymiar jest w stanie zaprezentować wartość bieżącą i wartość bezpośrednio poprzedzającą. Tak więc w podsumowaniu
Już trzeba powiedzieć, że rozwiązanie wymaga zmiany modelu danych, uzupełnienia tabeli wymiaru o dodatkową kolumnę, natomiast nie wymaga zmiany systemu raportowego, ale nie zachowuje spójności raportów, gdyż nawet historyczne raporty natychmiast zmieniają swoją treść, albowiem historycznie sprzedane produkty automatycznie zmieniają grupę przypisania. Rozwiązanie wymiaru rzadko zmiennego typu trzeciego zachowuje historię zmian. Należy pamiętać, że jest to historia ograniczona tylko do wartości bezpośrednio poprzedzającej aktualną. Wymiar rzadko zmienny typu czwartego. Metoda działania: aktualizowanie wymiaru z przeniesieniem wartości poprzednich do tabeli historii zmian. Zastosowanie: naturalny proces ewolucji firmy i otoczenia biznesowego. Mechanizm jest wspierany autonomicznie w serwerach przeznaczonych do przetwarzania informacji analitycznej pod nazwą techniczną Change Data Capture. Przykład. W tabeli słownikowej produkty znajduje się wpis produktu identyfikowanego sztucznym kluczem głównym Product ID i przypisanego do grupy gry logiczne. W wyniku naturalnego procesu rozwoju biznesu należy zmienić słownik i przypisać ten produkt do kategorii układanki i labirynty. Jak to wykonać? Rozwiązanie wymaga zdefiniowania dodatkowej tabeli przechowującej historię zmian wymiaru produkty. W tym przypadku jest to tabela produkty CDC, która zawiera wszystkie atrybuty tabeli podstawowej wymiaru i dodatkowe kolumny sztucznego klucza głównego CDC ID i kolumny z datą początku obowiązywania danej treści wymiaru. Algorytm aktualizacji wymiaru. Krok pierwszy. Wprowadzić zmiany wartości wiersza wymiaru. Krok drugi. Skopiować zmieniony wpis do tabeli historii zmian. Zawartość słownika produkty po zmianach. Wiersz jest identyfikowany tym samym prostym kluczem sztucznym. Atrybut grupa został zmieniony do wartości układanki i labirynty. Zawartość tabeli historii zmian produkty CDC po zmianie. Został wprowadzony nowy wiersz odpowiadający aktualnej treści wiersza ze słownika produkty, identyfikowany własnym kluczem głównym sztucznym ID i uzupełniony datą wprowadzenia zmian, datą początku obowiązywania nowej treści słownika. Podsumowanie. Opis rozwiązania problemu. Tabela historii zmian. Obsługa wymiaru rzadko zmiennego typu czwartego wymaga zmiany modelu danych, wprowadzenia, zdefiniowania dodatkowych tabel historii zmian. Nie wymaga zmiany systemu raportowego, albowiem nie zmienia się struktura głównej tabeli wymiaru. Niestety, rozwiązanie to nie zachowuje spójności raportów, albowiem zachodzi bezpośrednia zmiana w słowniku, która skutkuje zmianą również treści raportów historycznych. Rozwiązanie zachowuje historię zmian w dodatkowej, pomocniczej tabeli historii zmian.
wymiar rzadko zmienny typu szóstego. Niestety zdefiniowano dwa wymiary rzadko zmienne typu szóstego, zatem muszą być uzupełnione kwalifikatorem, to jest typ szósty czysty. Sposób rozwiązania. Aktualizowanie wymiaru z zachowaniem historii zmian. Niestety, wykorzystaniem również złożonego klucza głównego. Przykłady zastosowania. Naturalny proces ewolucji firmy i otoczenia biznesowego. Przykład tabeli słownika. Produkty przed zmianą. Widać wiersz słownika produktowego. Przypisany do grupy gry logiczne. W wyniku naturalnego procesu ewolucji biznesu ta pozycja słownikowa powinna być przeniesiona do grupy układanki i labirynty. Jak to zrealizować? Krok pierwszy. Wprowadzić nowy wiersz tabeli wymiaru. Krok drugi. Uzupełnić daty przedziału obowiązywania wpisu. Jak widać, rozwiązanie wymiaru rzadko zmiennego typu szóstego czystego wymaga wprowadzenia zmian do modelu danych. Tabela wymiaru otrzymała dwa dodatkowe atrybuty, data początku i data końca przedziału obowiązywania wpisu słownikowego. Wpis aktualny posiada datę początku ustawioną zapewne na datę wprowadzenia tej pozycji słownikowej. Data końca obowiązywania jest jeszcze nieokreślona, zatem posłużyłem się umowną wartością końca świata. Jest to 31 grudnia roku 3000. Wprowadzam zmiany. Zatem w wyniku naturalnego procesu ewolucji produkt powinien znaleźć się w grupie układanki labirynt. Metoda rozwiązania. Tabela wymiaru produkty otrzymuje nowy wiersz. Nowy wiersz tego samego produktu, co widać po niezmienionej wartości atrybutu klucza naturalnego SKU z systemów biznesowych, ze zmienioną wartością atrybutu grupa na aktualną. Data początku obowiązywania wpisu jest to zapewne data wprowadzenia zmiany. Data końca będzie ustawiona na koniec świata, 31 grudnia roku 3000, albowiem jest to wpis obowiązujący. Natomiast wiersz słownika, który wcześniej obowiązywał, jest aktualizowany. Data końca została zmodyfikowana na datę bezpośrednio poprzedzającą wprowadzanie nowego wpisu. Jak widać, obydwa wpisy słownikowe posiadają tę samą wartość identyfikatora Product ID, identyfikatora hurtownianego. Jak zatem rozróżniać te wpisy? Otóż identyfikacja konkretnej wartości musi się odbywać przy pomocy dwóch atrybutów, co najmniej. Pierwszy to jest hurtowniany identyfikator pozycji słownika, ProtID. Drugi to będą dwa atrybuty dat, data początku i data końca. W tym rozwiązaniu świadomie nie zdefiniowałem klucza głównego, albowiem system relacyjnej bazy danych i tak nie będzie w stanie kontrolować spójności, integralności relacyjnej w tym modelu. Można zdefiniować klucz główny, na przykład posługując się atrybutem Product ID wersjonowanym wartością atrybutu Data Poch. Te dwie kolumny, Product ID i Data Poch, jednoznacznie identyfikują każdy wiersz. Tyle tylko, że w tabeli faktów będzie się znajdował atrybut Product ID,
Natomiast pewnie nie będzie się znajdował atrybut data POCZ. Może się znaleźć atrybut data sprzedaży. I jeśli będę chciał złączyć fakt z wymiarem produkty, będę potrzebował złączyć według równej wartości kolumny produkt ID i będzie to złączenie przedziału. Data sprzedaży będzie większa bądź równa dacie początkowej i mniejsza bądź równa dacie końcowej. Będzie to złączenie nierównowartościowe. Podsumowanie. Opis rozwiązania problemu. Klucz wymiaru uzupełniony datą. Rozwiązanie wymiaru rzadko zmiennego typu szóstego czystego wymaga wprowadzenia zmian w modelu danych, albowiem tabele wymiaru otrzymują dwa dodatkowe atrybuty określające datę początkową i końcową przedziału dat obowiązywania wpisu. Metoda będzie wymagała zmian w systemie raportowym, albowiem zapytanie relacyjne generujące dane wcześniej złączało fakt z wymiarem przy pomocy unikalnego klucza głównego produkt ID, a po zmianie nie będzie to już unikalny produkt ID, tylko wartość produkt ID będzie wersjonowana przedziałem dat obowiązywania danego wpisu słownikowego. Jest to poważna zmiana w systemie raportowym. Metoda zachowuje spójność raportów przed i po zmianie, albowiem w słowniku pozostają wcześniej obowiązujące wpisy i złączenia z tabeli faktów poprzez wspólną wartość klucza głównego wcześniejszego i trafienie w zakres obowiązywania, w zakres dat obowiązywania, zachowuje spójność raportów, jak również zachowana jest historia zmian. Przykłady wykorzystania w systemie raportowym wymiaru rzadko zmiennego typu szóstego czystego. Przykładowa zawartość tabeli wymiaru produkty. Przypominam, w trybie szóstym czystym następuje multiplikacja wpisów katalogowych, w efekcie czego ten sam produkt, posiadający na przykładzie niezmienną wartość atrybutu UPC, identyfikatora systemów operacyjnych, może być zapisany w kilku wersjach informacyjnych. Poszczególne wersje są rozróżniane na podstawie wartości atrybutu Product ID, sztucznego klucza z systemu hurtowni oraz przedziału dat obowiązywania, określanych przez parę atrybutów data POCZ i data KON. Data początku i data końca. Nieokreślony koniec przedziału dat obowiązywania ostatniej, aktualnej wersji wpisu sygnalizuje umowna wartość końca świata 31 grudnia roku 3000 w kolumnie data końca. Generowanie raportów, w których zapytania relacyjne są oparte na złożonych zależnościach, jest trudniejsze od tworzenia raportów opartych na prostych, sztucznych kluczach głównych hurtownianych. Niemniej umożliwia budowanie znacznie bardziej elastycznych zestawień. Przykład pierwszy. Złączenie tabeli faktów sprzedaży z wymiarem produkty wybierające wartości wymiaru obowiązujące w chwili dokonania transakcji sprzedaży. W treści zapytania relacyjnego następuje złączenie tabeli faktów z tabelą wymiaru produkty wyznaczane przez równe wartości wspólnego atrybutu Product ID i wartości atrybutu data sprzedaży z tabeli faktów,
który wybiera zakres dat obowiązywania wpisu słownika określony przez parę atrybutów DataPocz i DataCon tabeli. Przykład drugi. Stworzenie raportu prezentującego fakty sprzedaży na podstawie wartości wymiaru produkty obowiązujących dowolnego dnia w kalendarzu. W treści zapytania relacyjnego następuje złączenie tabeli faktów z tabelą wymiaru produkty wyznaczane przez równe wartości wspólnego atrybutu Product ID i dowolnej wartości daty, która wybiera zakres obowiązywania wpisu słownika określony przez parę atrybutów DataPocz i DataCon. Przykład trzeci. Jest to doskonały przykład wymiaru odgrywającego rolę. Przedstawia fragment zapytania prezentującego wartości wymiaru produkty w różnych rolach. Rola pierwsza. Produktu katalogowanego w chwili zamówienia. I rola druga. Produktu katalogowanego w chwili dostarczenia. Wymiar rzadko zmienny typu 6, hybrydowy. Metoda działania: powielenie wymiaru z zapamiętaniem poprzedniej wartości. Zastosowanie: naturalny proces ewolucji firmy i otoczenia biznesowego. Przykład. W tabeli słownikowej produkty znajduje się wpis produktu identyfikowanego sztucznym kluczem głównym Product ID i przypisanego do grupy gry logiczne. W wyniku naturalnego procesu rozwoju biznesu należy zmienić słownik i przypisać ten produkt do kategorii układanki i labirynty. Jak to wykonać? Rozwiązanie wymaga wprowadzenia zmian do modelu danych. Tabela wymiaru otrzymuje 4 dodatkowe kolumny. Grupa akt przechowuje zawsze ostatnią wartość atrybutu grupa z najnowszej, aktualnej wersji wpisu słownikowego. DataPocz i DataCon. Atrybuty określające granice dat obowiązywania danego wpisu słownika. Umowna wartość końca świata, 31 grudnia roku 3000, symbolizuje brak daty końca, zatem ostatni bieżący i aktualny wpis do słownika. Kolumna ostatnia właśnie nazywa się aktualny. Jest to atrybut typu logicznego, przechowuje wartości te, tak, w wierszu z aktualną wersją wpisu i wartości n, nie, we wszystkich wierszach pozostałych. Algorytm aktualizacji wymiaru. Krok pierwszy. Wprowadzić nowy wiersz z aktualnymi wartościami danego produktu do słownika. Zmultiplikować wymiar. Krok drugi. Uzupełnić datę końca obowiązywania na dzień poprzedzający datę wprowadzenia zmian i wpisać wartość n w kolumnie aktualny w wierszu dotychczas aktualny. Krok trzeci. Skopiować najnowszą wartość atrybutu grupa do kolumn grupa akt wszystkich wierszy z poprzednimi wersjami danego produktu w słowniku. Przykład.
W tabeli wymiaru produkty został wprowadzony nowy wiersz zawierający zaktualizowane atrybuty wymiaru produkt. Jak widać, kolumna grupa została zaktualizowana do wartości układanki i labirynty. Data początku została najprawdopodobniej ustawiona na dzień wprowadzenia tej zmiany. Data końca przechowuje symboliczną wartość końca świata, gdyż ta wersja wpisu jest aktualna, co potwierdza również wartość T w kolumnie aktualny. Wiersze z poprzednimi wersjami danego wpisu słownikowego zostały zaktualizowane. Po pierwsze, w kolumnie grupa akt została skopiowana najnowsza wartość grupy. Po drugie, data końca okresu obowiązywania została zaktualizowana i przechowuje datę poprzedzającą datę wprowadzenia nowej wersji wpisu słownikowego. Kolumna aktualny została również zmodyfikowana i przechowuje obecnie wartość N, oznaczającą, że wiersz jest już nieaktualny. Jak widać również, każda kolejna wersja wpisu do słownika tego samego produktu, co widać po niezmienionej wartości kolumny SKU, każda wersja otrzymała inną wartość klucza głównego, produkt ID. Zatem ten sam produkt może w słowniku wymiaru występować wiele razy i za każdym razem jest identyfikowany inną wartością klucza głównego. Wymiar rzadko zmienny typu 6, hybrydowy. Przykład wprowadzenia kolejnej wersji produktu do słownika. W tabeli wymiaru produkty znajdują się dwie wersje produktu identyfikowanego kluczem naturalnym. Najnowsza, aktualna wersja jest przypisana do grupy układanki i labirynty. W kolumnie data kon posiada symboliczną wartość końca świata, jako że jest to aktualna wersja. I w kolumnie aktualny również posiada wartość T, tak określającą aktualną wersję wpisu do słownika. Poprzednia wersja produktu w słowniku, przypisana do grupy gry logiczne, posiada wartość aktualną, najnowszą w kolumnie grupa akt. Posiada datę końca okresu obowiązywania ustawioną na wartość poprzedzającą datę początku następnej wersji. W kolumnie aktualny znajduje się wpis N, nieaktualny, jako że ta wersja produktu jest nieaktualna. Jak wprowadzić nową wersję? Okazuje się, że tenże produkt w wyniku naturalnego procesu rozwoju biznesu powinien być kwalifikowany w grupie zabawek edukacyjnych. Do tabeli słownika produkty został wprowadzony nowy wiersz z kolejną wersją opisu produktu słownikowego o tym samej wartości klucza naturalnego, zaktualizowanej wartości grupy na grupę zabawek edukacyjnych, prawdopodobnie aktualnej w chwili zmiany dacie obo początku okresu obowiązywania, umownym wpisie końca świata w kolumnie
końca okresu obowiązywania i wartości te, tak, w kolumnie aktualny. Jak widać, poprzednie wersje tego produktu w słowniku zostały zaktualizowane. W kolumnach grupa akt została wpisana wartość najnowszej obowiązującej grupy. Kolumna data końca obszaru obowiązywania poprzedniej wersji wpisu została domknięta i ustawiona na dzień poprzedzający datę początku okresu obowiązywania najnowszej wersji. Kolumna aktualny w poprzedniej wersji została zmodyfikowana na wartość N, jako że jest to już wersja nieaktualna opisu tego produktu. Przypominam, każda wersja produktu w słowniku produkty jest identyfikowana inną wartością klucza głównego produkt ID. Podsumowanie. Opis rozwiązania problemu. Powielanie wymiaru z ograniczoną historią. Jest to typ szósty hybrydowy, albowiem zostały w nim wykorzystane rozwiązania typu pierwszego, drugiego i trzeciego. Rozwiązanie niestety wymaga zmiany modelu danych i to dosyć rozbudowanej. Rozwiązanie nie wymaga zmiany systemu raportowego, zachowuje spójność raportów przed i po zmianie i zachowuje historię zmian. Nie wymaga modyfikacji systemu raportowego, albowiem system raportowy bazuje na opisie produktów, nazwa produktu, grupa i innych, które zawsze w każdej wersji odpowiadają aktualnym wartościom w danym okresie. Zatem wszystkie zdarzenia z tabeli faktu łączą się ze swoimi wersjami produktu słownikowego. Hierarchie wymiarów logicznych. Hierarchiami wymiarów nazywamy uzasadnione biznesowo szeregi coraz bardziej ogólnego grupowania lub restrykcji faktów. Hierarchie są definiowane przy pomocy atrybutów tabel wymiarów i znajdują zastosowanie w interakcyjnych systemach raportowych, analizie i eksploracji danych. Pierwszą grupę hierarchii tworzą zależności oparte na poziomach. Poziomy hierarchii są określane przez grupy atrybutów wymiaru. Typowe przykłady intuicyjnie zrozumiałych hierarchii znajdziemy w strukturach wymiaru dat faktów, dla którego bez zastanowienia każdy wskaże grupowanie zdarzeń w okresach dni, miesięcy, kwartałów i lat astronomicznych, grupowanie w okresach pór roku albo grupowanie w okresach tygodni roku astronomicznego lub księgowego. To właśnie były przykłady hierarchii wymiaru dat. Inne typowe hierarchie biznesowe. Hierarchia geograficzna. Klient, miejscowość, region, kraj, kontynent wymiaru klienci. Hierarchia podziału w poszczególnych działach hipermarketu. Produkt, podkategoria. Na przykład sery, masło, chleb i kategoria. Na przykład spożywcze, napoje, chemia gospodarcza, książki i czasopisma, elektro AGD. To była hierarchia wymiaru produktu. Drugą grupę hierarchii tworzą zależności oparte na wartościach. Poziomy
takiej hierarchii są definiowane poprzez domenę informacyjną, czyli zestaw wartości wybranego atrybutu. Typowe przykłady hierarchii. Hierarchia zależności służbowej. Pracownik bezpośredni przełożony różnego szczebla. Wymiaru pracownicy. Hierarchia drzewa genealogicznego. Dzieci, rodzic, rodzic, rodzic. Każdy rodzic jest również dzieckiem. Wymiaru pacjenci. Hierarchia budowy produktów złożonych, przechowywanych w magazynie w postaci produkt, podzespół. Na przykład łańcuch, pedał, siodełko, dzwonek, oświetlenie. Produkt, zespół. Na przykład rower górski, rower turystyczny, rower miejski. Hierarchia może mieć oczywiście znacznie więcej poziomów. Bardziej praktyczne przykłady hierarchii wymiarów logicznych. Wymiar dat. Hierarchia oparta na poziomach. Wyobraźmy sobie tabelę wymiaru dat, która posiada następujące atrybuty. Data, miesiąc, kwartał, rok. Atrybut data posiada wartości unikalne na osi czasu. Atrybut miesiąc nie jest unikalny w osi dat, albowiem w każdym roku znajduje się miesiąc pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. W związku z czym identyfikator miesiąca w hierarchii dat może być na przykład połączeniem numeru roku i miesiąca w danym roku. Analogiczna sytuacja zachodzi w poziomie hierarchii kwartał. W każdym roku kalendarzowym jest kwartał pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Zatem identyfikator kwartału w osi dat może być zbudowany na przykład z numeru roku uzupełnionego numerem kwartału. Najwyższy poziom hierarchii dat rok jest unikalny na osi dat. Na tych czterech atrybutach można zbudować hierarchię logiczną. Każda hierarchia ma układ piramidy. Od ziarna. Ziarnem jest zawsze klucz główny tabeli. W naszym przypadku jest to atrybut data. Poprzez kolejne poziomy agregacji danych, aż do szczytu hierarchii, który jest nazywany wszystko. Hierarchia oparta na poziomach posiada jasno zdefiniowaną strukturę i dokładnie określoną liczbę i postać poziomów hierarchii, gdyż każdy poziom jest definiowany przez konkretną kolumnę tabeli wymiaru. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku hierarchii opartej na wartościach. Przykładowa hierarchia zależności służbowej pracowników może być zbudowana na tabeli pracownicy. W przykładzie znajduje się fragment tabeli pracownicy. Identyfikatorem pracownika jest kolumna PracID. Jest to klucz sztuczny hurtowniany. Pracownik posiada nazwisko, stanowisko oraz kolumnę podlega, w której znajduje się identyfikator hurtowniany jakiegoś innego pracownika, któremu
dany pracownik bezpośrednio podlega. W przypadku pracownika Smitha, jego bezpośrednim przełożonym jest pracownik o identyfikatorze 7902, a to jest pan Ford, który jest w tej firmie analitykiem. Pan Ford z kolei podlega bezpośrednio pod pracownika z identyfikatorem 7566, a w naszej bazie 7566 jest to pracownik Jones, który pełni funkcję menadżera, również podlega pod innego pracownika. W ten sposób budowana jest hierarchia oparta na wartościach. Hierarchia z przykładowej tabeli będzie wyglądała w sposób następujący. Jak widać z prezentacji, hierarchia oparta na wartościach nie ma określonej struktury, jak również nie posiada określonej głębokości. Hierarchia oparta na wartościach rozwija się w miarę wypełniania atrybutów i wierszy tabeli wymiaru.